Dzień dobry, Omega Wario z tej strony i witam się z wami w nowym roku 2023. Jak to się mówi, szybko zleciało. I tak właśnie zbliżamy się coraz bardziej do końca swojego domu, ponieważ zostały tylko dwa odcinki, z czego datę premiery drugiego już znamy. Tak dla przypomnienia, drugi odcinek trzeciego sezonu, czyli For the Future, będzie miał swoją emisję 21 stycznia. Jeśli nie wiecie gdzie obejrzeć, to nie martwcie się. Na moim kanale na karcie społeczności poinformuję was w dzień premiery, gdzie można go obejrzeć. A teraz tak bardziej przechodząc do tematu. Dzisiaj przedstawię wam teorię, która prawdopodobnie może rozsadzić wam głowę, a będzie ona powiązana z kreskówką Amfibia, znaną w Polsce jako Płazowyż, więc jeśli nie widzieliście wszystkich trzech sezonów Płazowyżu, to chciałbym ostrzec, ale w tym materiale pojawią się mocne spoilery. Zajmijmy się więc tą teorią. Na początku warto poruszyć pewną intrygującą kwestię, jaką jest połączenie światów kreskówkowych w aktualnych produkcjach. Dobrym przykładem były nawiązania do wodogrzmotów małych w kreskówce Star Butterfly kontra siły zła, albo jak sami już wiemy, mieliśmy też nawiązania w Płazowyżu do wodogrzmotów i w Sowim Domu niejedno nawiązanie do Płazowyżu, na przykład w finale drugiego sezonu. Na pewno jeśli głęboko szperacie w tajemnicach tych kreskówek, dobrze wiecie o tym, że ich światy są ze sobą połączone i przenikają do siebie w jakiś sposób. Do czego zmierzam, zapytacie? Otóż przytoczenie tego jest istotne, jeśli chcemy poprzeć spekulacje dotyczące dwóch postaci z obu kreskówek. Kolektora, czyli zwanego po polsku zbieracza z Sowiego Domu i strażnika z Płazowyżu. O kolektorze już się wypowiadałem i uwzględniłem to co ważne na jego temat w innym moim filmie, który teraz znajdziecie w adonacji, więc żeby nie przedłużać, powiem wam co nieco o strażniku. Strażnik jest bodajże najbardziej tajemniczą postacią w Płazowyżu. Pojawił się na parę minut w ostatnim odcinku Płazowyżu i niestety, ale muszę omówić spoilery. Główna bohaterka kreskówki, Ann Bunchoy, aby pokonać ostateczne zagrożenie zmierzające w kierunku krainy, którym był gigantyczny księżyc, musiała poświęcić się za pomocą klejnotów ze szkatułki. Dzięki mocy tych klejnotów zyskała siłę, dzięki której rozsadziła księżyc i uratowała cywilizację. Wyczerpana Ann obudziła się w galaktyce na małej planecie, która jest nawiązaniem do Super Mario Galaxy i udała się do małej chatki na niej. W tej chatce spotkała tak zwanego strażnika. Byt działający jako bóg odpowiedzialny za egzystencję. Strażnik potrafił przybierać różne formy i generalnie jego pracą było pilnowanie wszechświata. Gdy Ann zrezygnowała z jego oferty, ten odesłał ją ponownie do egzystencji. Tyle ze strażnika. Nic więcej o nim nie jest nam wiadome. Aczkolwiek ja i mój dobry znajomy, z którym mamy sokole oko, zdołaliśmy zaobserwować pewne detale, które pomogły nam w obmyśleniu tej teorii. Co jeśli kolektor Sowiego Domu jest bratem strażnika z Płazowyżu lub są jakoś ze sobą powiązani? Powiem wam szczerze, że jest cień szansy na to, iż są spokrewnieni ze sobą w pewnym stopniu. Motyw kolektora nie jest tam jeszcze znany, ale za to wiemy, że strażnik jest protagonistą. Być może kolektor jako ten niesforny brat zajmował się kolekcjonowaniem światów, stąd jego nazwa, i przybył z galaktyki Wszechświata, z której też pochodzi strażnik. Kolektor był tym niegrzecznym bratem, a strażnik tym odpowiedzialnym, przez co stał się strażnikiem multiversum i otrzymał taki przydomek. Należy też dodać, że kolektor, tak samo jak strażnik, mają dziecięce głosy, co może nam tym bardziej udowadniać, że kolektor faktycznie jest owym dzieckiem galaktyki, tak samo jak strażnik. Strażnik oczywiście wiedział i wciąż wie, że jego brat prędzej czy później się uwolni. Właśnie dlatego na szybko chciał znaleźć sobie zastępcę, więc wysłał klejnoty mocy z Płazowyżu w przeszłość, aby dzięki temu odłączyć się od brata i pójść w swoją stronę, co spowodowało, że strażnik nie miał wyboru i na niego spadła odpowiedzialność zostania strażnikiem multiversum. Następnie kłamał Ann, że jest na emeryturze mimo swojego młodocianego wieku, a tak naprawdę musi prędko znaleźć zastępstwo, czyli Ann, której zaoferował swoją rolę, gdyż od tak nie może zostawić multiversum i jednocześnie był wkurzony, bo jego brat kolektor jest przecież ogromnym niebezpieczeństwem dla wrzących wysp, do których dostał się przypadkiem. Tylko strażnik jest jedyną istotą, która jest w stanie trzymać w ryzach kolektora, dlatego na tym musiał się skupić, ale miał już tego dosyć, więc nie bez powodu chciał przekazać swoją pracę Ann Bunchoy. Oto cała teoria. W komentarzach możecie napisać swoją interpretację naszej teorii, czy ją popieracie, czy może i nie. Ogólnie jeśli dzięki niej podrzuciliśmy wam pomysł na wasze nowe, własne teorie, nie wahajcie się podzielić nimi w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że teoria była ciekawa i pamiętajcie o nadchodzącej premierze nowego odcinka Sowiego Domu. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Sayonara!